Aha, jakieś limity czasowe, które sobie dajemy i w zależności od tego powstaje nam jakaś roślina. Cześć, tu Max, dzisiaj pomożemy wam się trochę skupić, więc lecimy. Nie, dobra, olać to intro. Słuchajcie, miałem dzisiaj taką historię, że chciałem tak naprawdę sprankować dwie fajne dziewczyny, bodajże Zuzię i Patrycję. Dzięki w ogóle, że zgodziłyście się wystąpić w tym odcinku. Chciałem, żeby zagrały w pewną grę, którą był taki klon Flappy Birda i przy okazji włączyć aplikację w tle, która po prostu je przestraszy. Czemu nie? To jest tak, że niby by się chciało, ale... Natomiast aplikacja okazała się marna i zamiast po 15 czy 30 sekundach włączała się po 2 minutach. Kiedy ja już miałem telefon z powrotem, no bo ile można nagrywać człowieka, który gra w Flappy Birda? Poprosiłem je o jakąś aplikację, z której korzystają. Powiedziały mi o aplikacji, którą korzystają, żeby się skupić. I tą aplikację będziemy dzisiaj testować, także... Jak zwykle korzystam ze Super Screena do korzystania z tej aplikacji, także można też sobie wykorzystać to do swoich jakichś wideo, jeżeli robicie, i na przykład tutaj widać mnie już nawet w kamerce, cześć. Także jest bardzo dużo i tak naprawdę to wideo można już powoli wywalić i korzystać tylko z tego, które jest tutaj. Ok, start planning today. Więc tak, z tego co powiedziały mi dziewczyny, aplikacja polega na tym, że zasadzamy jakieś drzewa i to, żeby po prostu te drzewo urosło, ratujemy drzewo poprzez skupianie się, a jak się skupiamy, po prostu nie korzystamy z naszego telefonu i możemy robić jakąś inną rzecz, na przykład uczenie się, czytanie, rysowanie, rozmawianie z mamą, cokolwiek, w każdym razie, żeby odciągnąć nas trochę od telefonu. Zróbmy taki przegląd aplikacji. Aha, jakieś limity czasowe, które sobie dajemy i w zależności od tego powstaje nam jakaś roślinność. Czyli mamy jakieś takie od krzaczka 15 minut do jakiegoś drzewka 25, dłuższe drzewko, takie koks drzewko godzina. Co mamy dalej? Koks, drzewko 1,5 godziny, no i przekoks drzewko 2 godziny. Czyli możemy mieć jakieś... Please upgrade to premium. Oh, come on! Everything is freaking premium. Dobra, real forest. Real forest. Stay focused and plant real trees on the earth. By you, by friends, by everyone. No freaking way. Okej, czyli jeżeli chcemy zasadzić prawdziwe drzewo, to musimy po prostu kupić sobie premium. Okej, to jest jakiś wpływ na naszą przyszłość i naszą planetę. Czyli 25 minut ja sobie zmienię, bo nie chcę, żeby odcinek był taki długi, więc zasadzimy sobie krzew. Plant. No, ale... Aha, forest, dobra. Zezwól na monitorowanie użycia. Aha, dobra, czyli on musi... Żeby wierzyć mi, że ja jestem poza telefonem, to musi mieć do tego dostęp. Plant. Okej, unset. Nie wiem, co to jest tutaj, może to są jakieś notatki czy tagi, które możemy sobie tutaj walnąć w trakcie po prostu tego, jak leci nam czas. Okej, jakiś dźwięk, który jest całkiem przyjemny, jeżeli jest cichy, natomiast jeżeli jest głośny, to jest... No sami słyszeliście, masakra. My sobie to wyłączymy, ja sobie ten telefon dam tutaj, on będzie sobie czekał. Że chciałbym zobaczyć ten swój, nie wiem, las. A jakbym ja już chciał do domu z lasu iść, to co? O, no to ja rozumiem, panie, no. Więc fajnie, mogę polecić aplikację, chociaż to nie jest bardziej polecający odcinek, tylko po prostu sprawdzający. Podsumowując wszystko, aplikacja jest czyściutka, odlicza czas, bo to tak naprawdę dużo nie trzeba do jakiejś takiej aplikacji. W końcu znalazłem ten las, więc jeżeli dużo będziemy się skupiać, potem możemy widzieć owoce naszej pracy w postaci lasu. A jeżeli kupimy premium, to będzie tak naprawdę może nawet w rzeczywistości, więc jest to eko-apka, można powiedzieć. Dzięki Tobie za oglądanie. Udostępnij ten odcinek 2 typom osobom. Osobie, która jest ekoterrorystą i przy okazji osobie, która ma problemy z skupieniem się, więc mam nadzieję, że im to pomoże. Jeżeli tak, to... A przy okazji możesz walnąć łapę, to pomoże mojemu odcinkowi to wzrosnąć i polecieć w górę. Albo do lasu. Dobra, więc z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się mroźno i na razie.